serdecznie. W tej chwili jadę właśnie na Grodzisk Wielkopolski do firmy Indrol. Większość z moich znajomych wie, co to jest za firma, niektórzy nawet pracowali. Jadę sobie z kartonami, które będą pakować i to wszystko pójdzie na Lidla. Palet kartonów, zajebiście lekko, więc też spalanie jest 24,2. No szał, po prostu szał. Może się uda nagrać rozładunek, to wam pokażę, jak to wszystko wygląda. W ogóle jestem zadowolony, bo nie musiałem spinać żadnych palet, wstawiłem tylko belkę poprzeczną na koniec i to wszystko. Ładowali mnie oczywiście od tyłu, aby wrota otworzyłem. Normalnie Luxus. Przy plandece rewelka. Kawę byś zrobił. A nie tylko się patrzysz. Perspektywy. No ja jestem na rozładunku w Indrolu. Zajebiście jest. Generalnie jest wszystko pod rampą. Rozładunek jest pod rampą. Rewelacja, nawet nie pozwolili mi wejść na halę. Taka kultura. I tu zostawiam kartony do pakowania mięsa. A to dalej pewnie pójdzie na Lidla. Jest mega ciepło, 27 stopni, siedzieć nie idzie, klimy podstawowej nie ma, trudno, przeżyjemy. There's a universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. Jesteśmy w mieście Poznań. Poznań jest jedynym miastem, którego nazwa została wymieniona w hymnie Polski. W poznańskiej katedrze spoczywają ciała pierwszych władców Polski, Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Od stolicy Niemiec dzieli je mniejsza odległość niż od Warszawy. Nazwę Poznań, Poznań Pozen, noszą lub nosiły miejscowości Poznań Ohio, Pozen w Illinois, Pozen w Michigan i Poznań w Nebrasce. Piłkarze Lecha Poznań sześciokrotnie zdobywali Mistrzostwo Polski. Model Mercedesa z 1912 roku nosił nazwę Mercedes 10/20 HP Poznań. W
12 maja 2011 roku w Pobiedziskach otwarto zakład produkcyjny firmy Baumit. Przed uroczystą galą odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w Centrum Operacyjno-Sportowym w Pobiedziskach, która była poświęcona samej budowie fabryki oraz przyszłości inwestycji, a także płynących z niej korzyści dla firmy Baumit. I oto właśnie tej firmie będę się ładował. Na ten odcinek kończę swoją relację, swoją przygodę, swojego vloga. Jak widzicie, szykuję się do wyjścia z mojego małego, drugiego domku. Choć trasy są podobne, każda jest inna. Każda jest nową przygodą i nowym wyzwaniem. I tak na pożegnanie, manik okazałości. Żegnam, pozdrawiam, Hoffman Transport, subskrybuj kanał.